Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Troszkę dziwnie stoicie, bo na statywie od telefonu. Nie pytajcie, ale się ustawiło, stoi. Trochę nade mną przestrzeni za dużo, ale to nic. Zobaczcie, jak jest ciemno. Gdyby nie monitor, ja spróbuję go trochę ściemnić, to mnie nie ma. Dobra, rozjaśnię. Trochę jestem widoczna. Właśnie zrobiłam poranek z wróżką, nagrałam horoskop na jutrzejszy dzień. Już jest na kanale, także też możecie się zapoznawać z tymi horoskopami o godzinie 12. Przeważnie staram się wrzucać wyrocznie dnia codziennego, czyli nie tyle taki horoskop gazetowy, co energetyka, która towarzyszy, czyli co robić, czego unikać, czego nie robić. To myślę, że jest takie dosyć dobre. Takie rzeczy staram się robić. I biorę się dalej do pracy, bo jeszcze parę rzeczy do ogarniania, chciałam nagrać recenzję. Będę musiała po prostu użyć światła i świetlówki. We vlogu to ja się tam jeszcze nie będę tutaj skupiać, trochę mnie widać, jestem, słychać mnie, jest ok. Ale właśnie jeżeli chodzi o nagrywki, no to już trzeba światło. Wiecie co, a może jakby to jeszcze tak... Nie ma lekko. Żeby te statywy ręce i nogi miały. O, działa, słuchajcie, działa. Już niedługo przyjdzie mój aparacik, który jest aparacikiem maleńkim. Będę mogła wsadzić w ogóle wszędzie, postawić i nosić, bo lustrzanka jednak jest duża. Chociaż tak, są małe, są dużo większe lustrzanki. Ta i tak była mała, ale to jednak jest noszenie. Także już będę po prostu vlogować na profesjonalnym, vlogującym sprzęcie. Jest profesjonalny sprzęt na kamery. Dzisiaj będziemy się z Sylwestrem, on mnie będzie uczył, jak korzystać z programu, który robi streamy. Także myślę, że naprawdę tu się sporo pozmienia sprzętowo, ale wiecie, lubię to robić. Mogłabym to robić na słabej jakości wszystkim, ale bo to i tak wróżba byłaby wróżbą, tak, tutaj. Ale ja lubię takie i gadżety, i lubię, żeby to ręce i nogi miało, żeby to wyglądało, żeby to się zmieniało dla mnie, dla Was. Myślę, że to daje wszystkim dużo radochy, jak widzimy taki progres, tak mi się wydaje. No, także dzisiaj są takie plany właśnie jeszcze, nie tyle montażowe, co programowe. Zobaczymy, na ile to wyjdzie, jak się uda zrobić. Uwielbiam nagrywać vlogi na tle choinki. Więc po prostu, słuchajcie, potem taka pamiątka, że super. Zdjęcia są super pamiątką, ale vlogi również. Jak się wraca do starych vlogów, to tak... To ja taka durna byłam, pierwsze co się ciśnie na usta. Zdarza się, nie zawsze człowiek jest mądry. No, także myślę, że Wam jeszcze coś nagram, dogram. Jeszcze się spotkamy, dzisiaj nie będę wiele ciekawego robiła. Znaczy dużo ciekawego, ale to do pokazywania. Mało ciekawa, ale najwyżej połączę vlogi, nieważne. I tak już są cztery nagrane, także cztery vlogi. We Vlogmasie są, nie jest najgorzej. A Vlogmas robimy magiczny, bo jesteśmy na magicznym kanale, czyli spotykamy się o 20 na rytuałach wspólnych. Taki jeden wielki rytuał, 23-dniowy. Też mi się super podoba. My otworzymy sobie kalendarz, tylko szukamy czwórki. Przez okienko kamery ciężko czwórkę znaleźć. A już widzę, taka niewielka. Kolejna okrągła czekoladka, ale zobaczymy, z jakim deseniem. Fajnie się je wyjmuje.
I mamy deseń takiego, jakby wam tu pokazać, co by się sfokusowało, ładnego aniołeczka. O, czekoladka na dziś. W Petersburgu noc, a dachy pada z nieba, szalni serce rwie. Pies przybłęda nie tknął nawet skórki chleba, którą podzielił się. Książę Igor rozpędza twoje smutki, ja z rewolwerem. Nad szklanką czystej wody usiadł czar. Hej, hej. Witajcie, moi kochani. Dzisiaj nie mam mrozu, są 3 stopnie, bo bardzo ładnie z szyb zeszło, co zejść miało. Samo. Nie musiałam skrobać. Trochę rozgrzałam auto, tak żeby móc pojechać, i zmierzam ku szkole. Do szkoły. Jak mówię, nie chce mi się do szkoły. Moja psiła mówi, ale musisz, jesteś tam dyrektorem. No mniej więcej tak to wygląda, więc muszę. Brałam szarą bluzę, wzięłam rękawiczki, nie wzięłam czapki, bo mam w sumie 2 kaptury, a nie jest mocno zimno, a będziemy dzisiaj z dzieciakami jechać na... Poczekajcie, taki zastój się zrobił totalny. Będziemy z dzieciakami jechać na coś tam przeciwko przemocy, jakieś przedstawienie. Więc ja bardzo chętnie się wybieram, jadę. To jest już po szkole, nie w czasie szkoły. Natomiast teraz na lekcjach pewnie będą też przygotowania do jasełek. Bo trzeba to przetrenować, przećwiczyć. Tak to będzie pewnie wyglądało. Potem jeszcze właśnie na to przedstawienie jasełkowo, nie jasełkowe, tylko właśnie przeciw przemocy. Tam pewnie nic nie można nagrać, bo to raczej się, że tak powiem, w teatrze nie nagrywa. Ale to jest blisko, bo tam 15 km z Duńskiej Woli w sumie. Więc no, damy radę, zimno nie będzie, autobus jak autobus. A mówię, jak wezmę czapkę, gdzieś pogubię, wezmę szali, gdzieś pogubię, to założyłam dużą bluzę. I tyle, tylko trzeba będę musiała rękawiczek pilnować. No. Także takie są plany na dzisiaj. A ja dzisiaj i tak mam samą muzykę, no po prostu będziemy trenować. Kolędy i pastorałki. Jestem o jakiejś dziwnej godzinie. Pod tytułem robią się korki. Ale nic to. Damy radę, wyjedziemy. Chyba. Stanęłam na pasach. Ale myślałam, że ten pojedzie. Życie. Życie i wymierzanie pewnych rzeczy. Ale faktycznie, że się skorkowało. Wszystko już po prostu świąteczne. Chyba szaleństwo. Żeby to w łasku korki były. Z dachu mi spływa i mam wodę na szybie. No, także jeszcze pewnie się zobaczymy. Także do zobaczenia, moi kochani. Pa, pa. Thank you.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping. Dostałam całą ogromną paczkę z Ameryki, ale tu są trzy prezenty nie dla mnie. Nie otwieram, tylko wam pokazuję. Dla mamy, dla Sylwestra i dla Grzegorza Jasnowidza. Także zostaną one dostarczone na pewno w piątek i w sobotę. Bo tak się będę z ludźmi widzieć. Kot, tak. Kot przy nagrywaniu musi być. Najważniejsza sprawa. Takie wielkie pudło było tego wszystkiego i zobaczcie, mam całą podłogę zastawioną. Muszę wam teraz to pokazać po prostu. I zastanawiam się, jak to zrobić, czy tak z góry, czy z dołu, zaraz się zastanowię. Pogrupowałam trochę słodyczy do słodyczy, z szmateczki, tekstylia do tekstyliów, miśki i różne inne. A, kot Maciuś pierwszy. No, pewnie. Takie wielkie pudło było tego wszystkiego i zobaczcie, mam całą podłogę zastawioną. Muszę wam teraz to pokazać po prostu. Zastanawiam się, jak to zrobić, czy tak z góry, czy z dołu, zaraz się zastanowię. Pogrupowałam trochę słodyczy do słodyczy, z szmateczki, tekstylia do tekstyliów, miśki i różne inne. A, kot Maciuś pierwszy. No, pewnie. Głęboko się zastanawiałam, jak wam to wszystko pokazać przy szalejącym kocie i tej ilości prezentów, ale chyba w tę stronę będzie najlepsze. I może... Poczekajcie, muszę kota uspokoić. To wycie nie oznacza, że go maltretuję. Po prostu nie zgadzam się na to, żeby tu wchodził. Bujaj się, panno. Pszk, pszk. O, dobra. Postaram się. Zaczynamy od słodyczowych rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo ładne czekoladki. Zobaczcie, mamy tu choineczki, Mikołaje, misie z serduszkami. Naprawdę śliczne. Bardzo, bardzo mi się podobają. To jest jedna rzecz. Będę to wszystko na wizji. Będę was denerwować. Strawberry w dark chocolate. Wyglądają zacnie, jak takie czarne perły. Też zobaczymy, jak będą smakować. Migdały w ciemnej czekoladzie. Super. Czekoladki różnego typu, ale w takich opakowaniach stylizowanych na bardzo stare. Bardzo mi się podobają. Takie czekoladki będziemy wypróbowywać, słuchajcie. Wyglądają ładnie. Też popróbujemy. I tutaj też takie Merry Christmasowe, świąteczne słodyczki, bardzo śliczne. Tutaj taka latarenka, zobaczcie, ale w środku też ma słodycze. Ona była otwarta jak przyszła, a teraz ją zamknęłam stanowczo. No jedną ręką tego nie zrobię. To się wyciąga po prostu, wiecie? Taka śliczna puszka wychodzi. Trochę jakaś lepka tutaj, ale tu mogło być jakieś coś. Bardzo ładne, prawda? Bardzo śliczne. Dostałam... A, to są te różowe korzonki, które lubię na świąteczny stół. Wiecie, do sushi. Pychotka. 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 Czekajcie, tutaj do kuchenne rzeczy sobie odstawię. Jakoś to trzeba ogarnąć po prostu. I tu są puszki, które chyba też są ciasteczkowe, bo tutaj widzę, że są cookiesy. O, taka puszka i taka puszka. Super stylizowane na stare, są cudne. Potem to będę na pewno do czegoś używała, jak już zeźremy wszyscy cookiesy. Tu mam taką puszkę z truflami. Tu mam puszkę z truflami, a tu mam dwie puszki Snickersy i Skittlesy w takim opakowaniu. I co jeszcze wyniosę do kuchni? A,
do kuchni wyniosę jeszcze sól i pieprz. Superasty, nie? Mikołajkowe. Bardzo ładne. Także to tak słodyczowo. Patrzę, czy... A, jeszcze się zapodziało. Tylko to już naprawdę jako ozdoba. Też są w środku słodycze. Ale zobaczcie tego pana z czapą. Tylko ten pan ma to do siebie, że w środku może kryć cukierasy. I proszę bardzo, o, jego przeznaczenie też kuchenne będzie. Także tyle do kuchni. To ja to wyniosę. Kot się tutaj rozporządzi. A, przy okazji, jak jeszcze do kuchni, to tutaj są dwie kocie zabawki. Jedna z kocimiętką tu się wkłada i się bawi. O, bo ja tutaj nie ten. O, proszę bardzo. Kot już chyba wyczaił. A to zaraz też wyniosę do kuchni. I tutaj są takie piłeczki, które się toczą. Mam nadzieję, że one się nie wytaczają. To jest taki never ending story. Ale nic to. Chyba nie. Chyba to jest po prostu tak się obraca. Ale to zobaczymy później. Natomiast wyniosę to teraz do kuchni. I zaraz wracam z kolejnymi ozdobami. I przesiadamy się na kolejne rzeczy, czyli tekstylia. I żebyście mnie umordowali, nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale przed sekundą też... Kapcie o to, jeden z nich świecił mi LEDowo. Już uderzałam, cudowałam. Teraz ja po prostu nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale są naprawdę świetne. Wiśniewska. Jak to? No, autentycznie jeden LEDowo, potem go dotkłam i przestał. Ale dzwoneczki są nieziemskie. Tu? Tu mamy coś. Czekajcie, może ja to... Może to załapało niechcąco? Czy jak? Nie mam pojęcia. Ale autentycznie jeden mi LEDowo świecił. No nic, będę musiała to jakoś rozkminić. Dobra, nie rozkminiam teraz. Bardzo fajna mikołajowa czapka z cekinami. Rewelacyjna. Bardzo dobra jakościowo. Fajnie wykonana. To sobie zostawiam od razu, bo będę... Kot widzę najbardziej zainteresowany. Bo będę co robić? Zobaczcie. Wszystko obwąchuje. Kot bardziej zainteresowany niż ja. A tutaj jest czymś przypięte. Czy to od ceny? Od ceny. Jutro są mikołajki, zabiorę do szkoły. Tak zrobię. Dziunia, zostaw mi moje dzwoneczki. Już spożywa. Śnieg sztuczny. Śliczne zimowe skarpety. Te są urocze. Z mordkami mikołajków. I takie mięciuteńkie. Naprawdę. Tutaj są takie grube, też typowo christmasowo-świąteczne. Super. Tu są takie z mikołajkami. Tu są takie z reniferem i noskiem. Przecudne. Świąteczne ściereczki z kotkami na święta. No i szara, i z kotkami, i biała, i szara. Czyli na zmiany. Dużo tych ściereczek. Bardzo fajne. Tutaj takie ładne ręczniczki z zaprzęgiem świętego Mikołaja reniferkowym. O! Mikołaj wymienił renifery na jednorożce. Dopiero to zobaczyłam. No faktycznie, że z jednorożcami, a nie z reniferami. Ale jazda. No naprawdę jazda. No i tutaj mamy też śliczne serweteczki. No, znaczy serweteczki te. Ściereczki. Dobra, po tekstyliach mamy grupę pod tytułem podgrzewacze, zawsze się bardzo przydadzą, super naklejeczki, tu jest piękny list z opłatkiem, także sobie to też zostawiam wyżej, i trzy notesy, ten w takim dżinsie i w skórce, ładny. Taki papier.
Podoba mnie się. Ten jest prawdziwie skórzany, true leather, proszę bardzo. Założę się, że z ludzi, bo przecież księgi cieni z ludzi muszą być. Tak się odpina i na szczęście ma linię. Nie jest gładki, łatwiej się znacznie pisze. Znacznie. Bardzo taki fajny. I śliczny notatnik koło brulionowy z takimi różyczkami po bokach. Bardzo ładny. Tak siedzę pod tym światłem, trochę cień, ale zobaczycie. Czyli tu są trzy notatniki. Teraz jest kolejna sprawa, czyli są pudełeczka. Dwa mam takie, Merry Christmasowe. Bardzo fajne. Dwa mam takie cookies, na cookiesy. Tu jest folia. I one są takie ładne. Bardzo fajne są. Takie są, no mówcie, zimowe. Zimowe. I tutaj drugie, jaśniejsze, też na cookiesy. Ciastki, znaczy się. I jeszcze taka skrzynka Santa Mailbox. Fajne. Można życzenia do Świętego Mikołaja. I dostałam, słuchajcie, dwie pomadki. O, łatwiej będzie tak to zrobić. Z tych takich pomadek, co takie mocno modne na Instagramie były, z kwiatuszkami zatopionymi w środku. Tylko ja Wam pokażę, bo one są naprawdę śliczne, jeżeli chodzi o wygląd. No i tutaj są jasne z zatopionym kwiatuszkiem. Fokusuj. O. Także tak to wygląda. Bardzo są fajne. Teraz nie mogę zapiąć. Mogę zapiąć. Nie wiem, czy są dwie takie same. Czy inna ta była z niebieskim kwiatuszkiem, a ta... Zobaczymy, bo tu mam 0,6, a tu 0,2. Będzie pewno z innym kwiatuszkiem. I też taka ładna. Ale kwiatuszek jest już czerwony. O. Super, nie? Bardzo fajne. A czy one są tak insta-friendly, nie? W sensie takim, także je widziałam na Instagramie u dziewczyn. O, dobra, to tyle z tej perspektywy. I idziemy dalej. Dwie świeczki. Takie świąteczne zapachy. Pumpkin toffee. I coś tam. Bardzo fajne. Ładne wianuszki do powieszenia na choinkę, które, a to są wstążki z tych moich pudełków jak mrówków. Bardzo fajne wianuszki do powieszenia na jołkę, ten do położenia chyba, tak, ten do położenia, ten do powieszenia, albo gdzieś się zgubiono. Jeszcze świeczka taka 3 knotowa z bardzo ładnym złotym obramówką, taką solidną. Fajne świeczki na Wigilię, choinki, normalna grubość, a tu choinka. No, świeczka bałwankowa, dobrym bałwankiem można być. I mnóstwo troli. Słuchajcie, trolling teraz następuje. Taki troll, taki skrzat. Taka skrzaciorka, taki siedzący skrzat. Tutaj przyatakowałam moją... Ten ma taką bieżącą czapę, nie? O, proszę bardzo, duża czapa. Tutaj taka skrzaciorka, tutaj taki stojący skrzat superasty. Tutaj siedzący skrzat superasty. Tutaj Święty Mikołaj, Santa Claus. Jeszcze takie ładne pudełeczko
I Podusia. Podusia z trzema skarpetkami, trzema kotkami, gdzie oczywiście kto widzi tu karmę. Dokładnie tak. No to chyba już Wam pirazy oko wszystko pokazałam. Dużo tego. A ja się odwróciłam jak człowiek, bo chciałam jak człowiek podziękować serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie właśnie za te wszystkie niespodziewajki cudowne. Po prostu tada, jutro Mikołajki, a dzisiaj taka radocha. Bardzo mocna czapkę już wykorzystam. Zaraz porozsadzam skrzaty i poładuję pudełka do pudełek. Potem pomyślę, gdzie je ustawić, żeby były, no, cała logistyka. Także bardzo jestem zadowolona i dziękuję bardzo. Buziaki Jola.